napisał trzy książki, taki tryptyk, trzy żywioły i dzisiaj przedstawi właśnie informacje dotyczące Rosji. Rosji w latach 90-93. Czyli upadający Związek Radziecki i powstała na gruzach tego upadłego Imperium Rosji. A wy urodziliście się w tym roku? Więc dla was to jest historia i mam nadzieję, że będzie interesująca lekcja historii. Także posłuchajcie, bo tego na pewno w podręcznikach nie znajdziecie. Proszę państwa, ja na początku lat 90. nie miałem żadnego aparatu cyfrowego, takiego jak dzisiaj w komórkach mamy te miliony pikseli i tak dalej. Ja miałem prosty aparat analogowy, kliszowy, nazywał się Smiena 8 i tym aparatem starałem się zrobić jak najwięcej zdjęć dnia codziennego mieszkańców Moskwy. Słuchajcie, to były czasy, kiedy nie było w sklepach praktycznie nic. To był upadek Związku Radzieckiego, brak masy towarowej był bardzo odczuwany i dokuczliwy. W centrum Moskwy jest GUM, Gospodarstwo Uniwersalny Magazyn, czyli dom towarowy wybudowany pod koniec XIX wieku, ale swoją architekturą niejedną dzisiejszą współczesną galerię handlową mógł przyćmić. Proszę państwa, oczywiście tutaj widzimy te siermiężne napisy, no to jest początek lat 90. ubiegłego wieku, no i tam od czasu do czasu można było coś dobrego, wartościowego kupić. Na zachodzie rządził dolar, a na wschodzie rubel. Jak idee leninowskie trafiły do lamusa historii, postanowiono wymienić pieniądze, dlatego że na wszystkich banknotach, czy to jednorublowych, czy 10- czy 50-rublowych, z jednej strony był profil Lenina. Bardzo dobrej jakości pieczywo w Moskwie było i jest dalej. Tutaj już zaczyna się transformacja, czyli pani idąc ulicą Moskwy zobaczyła dostawę butów do sklepu państwowego, gdzie obowiązywały sztywne ceny, więc stanęła w kolejce, chociaż butów nie potrzebowała, kupiła przykładowo za 20 rubli takie buciki. Na drugi dzień wyszła na powiedzmy osiedlowy bazarek i już te buty sprzedaje po 30 rubli i chętnego znajdzie. Proszę państwa, na Głubince ludzie nie mają pieniędzy, a popadają w nałogi, dlatego nie mając pieniędzy na kupno alkoholu w oficjalnej sieci, pędzą bimberek, czyli robią alkohol domowym sposobem, co nie przeszkadza, że ci oligarchowie, bogaci milionerzy, no pławią się w tym czarnym kawiorze, łososiu i wszelkich innych zachciankach. Klasa średnia, bo takowa też jest, to już się zadowoli kawiorem z ryb łososiowatych, czyli tym tańszym, czerwonym. A jak się dwóch emerytów spotka na bazarze osiedlowym w Moskwie, robią zrzutkę i piją wódkę w ten sposób. Rosjanin nie pije z gwinta. Rosjanie, jak nie mają stakanów, czyli tych szkła, to piją z ogórka, bo po skończeniu picia tego alkoholu można ogórki skonsumować jako zakąskę. Proszę państwa, Arbat. Arbat to jest takie miejsce w Moskwie jak Hyde Park w Londynie. Czyli oaza, można powiedzieć, demokracji, wolności. Na Arbacie występują artyści, którzy nie zostają dopuszczeni do oficjalnych scen sal koncertowych Moskwy ze względu na bardzo kontrowersyjne na przykład teksty piosenek. Więc jeżeli ktoś w swoich piosenkach nadawał w tamtym czasie na władzę i coś było o władzy, no powiedzmy, niezbyt miłego, no to wtedy miał zakaz występu w oficjalnych salach koncertowych, ale mógł sobie tą twórczość uprawiać na Arbacie. Oczywiście był pilnie, bacznie obserwowany przez służby specjalne, ale praktycznie nic mu nie robiono, jeżeli drastycznie nie przekraczał pewnej czerwonej linii. Na Arbacie, proszę państwa, występują różnej maści artyści. Od takich, powiedzmy, dwóch starszych panów, próbujących swoją działalnością zarobić na przysłowiową butelkę wódki, poprzez zespoły bardzo ambitne. Tutaj w przypadku tego zespołu to na pewno jakaś muzyka, powiedziałbym, folkowa, ale też młodzi ludzie próbujący rocka, no i na każdym kroku sprzedawcy pamiątek.